8 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania związanego z budową otwartego kąpieliska w Bogatyni. Zadanie zrealizuje firma Swimming Pools Baseny, Aftanas Grażyna z Bielawy. Chciałem przedstawić reprezentantów wykonawcy, również jakby uroczyście ogłosić, iż inwestycje pod tytułem budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni przy ulicy Kąpielowej będzie realizować firma Swimming Pools Baseny, Aftanas Grażyna, ulica Greta Roweckiego 5, Bielawa. Podczas spotkania przedstawiono wstępną koncepcję inwestycji, zaprezentowano również wizualizację przedstawiającą kąpielisko. Jesteśmy na takiej bardzo wstępnej koncepcji, jeżeli chodzi o sam basen na terenie miasta i gminy Bogatynia. Tak, żeby być obrazowym, tu jest ulica Pocztowa, natomiast tutaj mamy ulicę Kąpielową. Jak widzimy, obiekt jest w tej chwili tak pokazany w sposób, taki powiedziałbym, bardzo surowy. Dwie duże niecki połączone ze sobą, niecki basenowe oraz tak zwane budynki pomocnicze, miejsca plażowe i coś w rodzaju takiego, powiedziałbym, schodkowych tarasów, które pozwolą sobie również mieszkańcom na to, żeby mogli wypocząć. Wykonawcą zadania jest firma, która do tej pory zrealizowała szereg podobnych inwestycji w takich miejscowościach jak Konin, Tczew, Łódź, Będzin czy Syców. O założeniach inwestycji mówił pan Wojciech Aftanas, który reprezentuje firmę. Od strony projektowej inwestycja jest technologicznie przystosowana do szybkiej realizacji. Nie idziemy w technologię, która wymaga dużego czasu. Robimy to, niektóre rzeczy są po prostu droższe, ale pozwalają wykonać ten obiekt szybciej. Dlatego też jest niecka ze stali nierdzewnej, ponieważ jest to prefabrykat, który montujemy na płycie żelbetowej i wyklucza to bardzo dużo prac w przypadku jak basen tradycyjny, gdzie trzeba zrobić nieckę żelbetową, uszczelnić ją i wyłożyć płytkami. Tutaj nam to odpada, stal zostaje i stal jest elementem konstrukcyjnym oraz wykończeniowym. O etapach i terminach związanych z budową kąpieliska w Bogatyni mówił pan Bartosz Misiorny, kierownik projektu pod nazwą Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni. Myślę, że do połowy września będziemy się organizować z budową. Mamy około 20 dni na przygotowanie koncepcji, na podstawie której będziemy wykonywać projekt budowlany. I myślę, że pierwsza łopata, stricte już wykonanie projektu, będzie na przełomie września-października po otrzymaniu pozwolenia na budowę. O inwestycji mówił również burmistrz miasta i gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz. Zakładam taki cykl roczny zakończenia tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że w przyszłym sezonie letnim będziemy mogli z tego kąpieliska korzystać i absolutnie zrobię wszystko, bo mam zamiar bezpośrednio nadzorować wszystkie sprawy związane czy to z postępem prac budowlanych, dotrzymaniem terminów i tutaj będę bardzo pryncypialny i będę starał się, żeby tak to się stało, jak wstępnie zostało powiedziane. Zresztą sama umowa przewiduje tutaj te wszystkie bardzo rygorystyczne i napięte terminy. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, że basen ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Bogatynia, tak by każdy znalazł coś dla siebie. O korzyściach płynących z tej inwestycji w aspekcie sportowym mówił dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni Konrad Wysocki. Jeśli chodzi o sam wstępny zarys, to myślę, że jak najbardziej będzie spełniał wszystkie wymogi i zapotrzebowanie wszystkich mieszkańców Bogatyni, zarówno tych starszych, którzy z wodą mają do czynienia na co dzień, bo bądź czynnie uprawiają pływanie, bądź są miłośnikami wodnych zabaw, ale też będzie spełniał zapotrzebowanie i wychodzi naprzeciw zapotrzebowanie tych najmłodszych, łącznie z bardzo małymi dziećmi, które już od najmłodszych lat będą mogły korzystać i bawić się w wodzie, a wiadomo, że pływanie to jest chyba najbardziej prozdrowotny sport, który odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu prawidłowej postawy ludzi.
Należy podkreślić, iż kąpielisko będzie uzupełnieniem zadania dotyczącego rewitalizacji zalewu. Ja może jeszcze chciałbym powiedzieć o rzeczy, która ma związek z kąpieliskiem. Otóż bardzo bym prosił, żeby nie traktować budowy kąpieliska jako jedynej inwestycji, która dotyczy naszego zalewu. W tej chwili prowadzimy procedurę związaną z uzyskaniem pewności odnośnie dotacji na rewitalizację Starego Zalewu. Oczywiście te dwie inwestycje mają ze sobą ścisły związek, nie tylko z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo, takim docelowym jakby moim marzeniem, ale także nie ukrywam, realnym planem jest fakt, że wraz z powstaniem kąpieliska rozpoczną się prace, które będą prowadzone w ramach rewitalizacji naszego zalewu. Warto dodać, iż zadanie sfinansowane zostanie ze środków budżetu gminy.